Chwała Bogu. To jest 19:23. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utwardzone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie w życiu. Każdy z nas, kiedy poznał Jezusa Chrystusa i był poznany przez Ojca, był przyjęty w rodzinę, stał częścią rodziny, już inaczej przeżywa to wszystko, co odbywa się w życiu, bo to już nowe życie. Już Jezus Chrystus żyje i wtedy człowiek już przychodzi wszystko inaczej. Wcześniej różne słowa wypadali w tych doświadczeniach, ale kiedy jest Jezus Chrystus, to wtedy możemy śmiało powiedzieć: o, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze. Wtedy już człowiek nie boi się, że jego słowa będą zapisywane. Za każde słowo będziemy dawać odpowiedzi. Za każde. Nikt z nas nawet takiego malutkiego doświadczenia nie przeżył to, co przeżył Job. To wszystko, co on miał, nikt z nas nawet wyobrazić nie może, co to jest. Ale jak coś odbywa się w naszym życiu, jakie słowa z naszych ust wychodzą? Co my mówimy? Czy co my robimy? Bo to też zdarza się, że człowiek zachowuje się inaczej, mówi inaczej. Jak coś nie tak odbywa się, nie jakoś ze strefy komfortu, jakoś człowiek wyszedł i już inaczej zachowuje się. Dzisiaj w pracy miałem takie doświadczenia różne, z różnych stron. I w końcu wstałem i wykrzyknęłem z całej siły: chwała Bogu! To było zadziwiające, ale to było przyjemne. I widziałem, że zwyciężyłem. Widziałem, że to w Jezusie Chrystusie. Z siebie tego by... Po prostu by straciłby radość, a jeszcze pokłóciłby się z tym albo z tym, bo miałby rację. Ale Bóg pokazał, że to, co my mamy w naszym życiu, to nic porównując z tym, co przeżył Jezus Chrystus. Nic. Absolutnie. To takie coś nawet nie można porównywać. 1 Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Nic ponad siły. Nic. Bóg daje tylko tyle, ile możemy znosić. Człowiek czasami przychodzi coś, wydarzy się, wchodzi w jakieś doświadczenie i myśli: nie, no takie ciężkie, jak ja to mam ponieść? To nie do zniesienia po prostu. A Bóg mówi: no nie ma nic takiego, co by ty nie mógł ponieść. Nie istnieje. Bóg nam daje siły, daje moc, daje Słowo Boże, daje pewność Jezusa Chrystusa, daje żywot wieczny. Dbajmy o to, co On nam dał. Żeby nasze słowa naprawdę były zapisywane. Tylko, że to nie nasze słowa.
To słowa Jezusa Chrystusa. Żeby wytrwać, potrzebujemy Ducha Świętego. Żeby mieć Ducha Świętego, potrzebujemy czystości i świętości. Bez tego nie zobaczymy Ojca. Niech Pan Bóg w tym prowadzi. Amen. Amen.